Studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu krew oddają 2 razy do roku w ścianach uczelni. Nasi studenci AWF-ia corocznie czekają na akcję AWF Oddaje Krew. Dzieje się ona w październiku i na przełomie kwietnia-maja. Pod wielkim wrażeniem liczby uczestników akcji i tego, ile udało się zebrać krwi, był rektor wrocławski AWF. Zaznaczał, że to zasługa przede wszystkim studentów. Pełna sala, ludzie czekają do oddania krwi. To jest coś pięknego. Bardzo, bardzo z tego miejsca dziękuję studentom. To oni tę akcję zorganizowali, to oni ją propagują we współpracy z panią prorektor Pisolą Lewandowską. Nisko im się kłaniam, naprawdę. Pokolenia się zmieniają, ale wartości się nie zmieniają i to jest bardzo, bardzo budujące. To, co robią sami od siebie, coś fantastycznego, pomagają drugiemu człowiekowi i to jest piękne. Tym razem chęć podzielenia się życiodajnym płynem wyraziła rekordowa liczba osób. Jesteśmy zaskoczeni w tym roku, jak dużo ich przyszło, jak dużo chce podzielić się życiodajnym darem, jakim jest krew, dla osób, które naprawdę jej potrzebują. Studenci byli zachęcani do oddawania krwi na różne sposoby. By ich jeszcze mocniej skusić, pojawili się sponsorzy z nagrodami do wylosowania dla tych, którzy wezmą udział w akcji. Dla naszych uczestników przygotowaliśmy masę niespodzianek, m.in. od firmy Przybi Piątaka, która przygotowała dla nas masę fajnych gadżetów. Również mamy skok na bungee z 70 metrów wysokości, także będzie adrenalinka od firmy Bungee Wrocław. Studio tatuażu Ink Blink Tattoo we Wrocławiu przygotowało dla Was darmowe tatuaże do wylosowania do 13 cm. Zaangażowanie młodych ludzi też potwierdza, że studenci wynieśli wyjątkowe wartości ze swoich domów i są one jeszcze umacniane podczas studiów na wrocławskiej AWF. Wrażliwość na drugiego człowieka jest tą wartością, którą staramy się wpajać naszym studentom. Natomiast to, co oni pokazują każdego roku, a nawet 2 razy do roku, organizując tą akcję, oni naprawdę sobie zdają z tego sprawę, że człowiek jest najważniejszy. Każdy może potrzebować pomocy, każdemu ta pomoc się należy. Podczas niedawno zakończonej akcji udało się zebrać 86 litrów krwi. Mecz WKK z GKS-em zapowiada się najciekawiej chyba spośród wszystkich spotkań 7. kolejki pierwszej ligi. Na koncie wrocławian i Tyszan na razie po 3 porażki, ale ekipa GKS-u ma więcej zwycięstw, bo rozegrała jedno spotkanie więcej. Jeżeli spojrzeć na wyjazdowy bilans meczów drużyny naszych najbliższych rywali, to do tej pory na terenie przeciwnika potrafiła wygrać raz, ponosząc 2 porażki. Wrocławianie jednak nie zawsze potrafią wykorzystać atut własnego parkietu, o czym świadczy fakt, że do tej pory w hali WKK Sport Center wygrali jedno spotkanie. Mamy nadzieję, że tym razem staną na wysokości zadania i w nowy miesiąc wejdą optymistycznie ze zwycięstwem. Na pewno ich na to stać. Potwierdza to m.in. fakt, że byli w stanie nawiązać wyrównaną walkę i bili się do końca z faworytem ligi Sokołem Ańcu. To ostatecznie przegrali, ale triumf był o krok. Najlepszym strzelcem GKS-u jest znany dolnośląskiej publiczności Michał Jankowski. Średnio zdobywa ponad 16 punktów na spotkanie. Dzielnie w tej kwestii wspiera go także Damian Szymczak. Ważną postacią GKS-u jest również Paweł Zmarla, który dzieli i rządzi pod koszami. Rywalizacja z naszymi przedstawicielami zapowiada się bardzo ciekawie. Pod koszem mamy choćby Piotra Niedźwieckiego, na obwodzie jest i Tomasz Prostak, i Jakub Koelner. Szykuje się ciekawy mecz. Początek tego spotkania pierwszej ligi we Wrocławiu w sobotę o godzinie 18:00.